Wszyscy jesteśmy doprowadzani przez Mateusza Morawieckiego i jego szajkę do niekorzystnego rozporządzenia naszym mieniem. To jest naczelny szachraj Rzeczpospolitej Polskiej. Człowiek, który wyprowadził budżet poza budżet na skalę wcześniej nieznaną w Rzeczpospolitej trzeciej i pół. To jest człowiek, który poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, poprzez rozmaite fundusze celowe gra z Polakami w trzy karty, bo to owszem jest gangsterska księgowość kreatywna, ale to jest również gra w trzy karty. Wychodzi tutaj na trybunę parlamentarną, opowiada wszystko w duchu propagandy sukcesu, a jak przychodzi co do czego, okazuje się, że tak naprawdę w tym bilansie winien jesteśmy o jeszcze 100 miliardów więcej do tyłu.